Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LLBK i znajdujemy się ponownie w Paladinsa, moi drodzy. Pozwoliłem sobie pominąć element menu, ponieważ no niestety, w sensie menu wyboru postaci, ponieważ niestety byłem pierwszym w ogóle wybierającym, pierwszym też banującym, tak więc no troszeczkę mi powiedzmy to nie odpowiadało, żeby tam siedzieć. Przy okazji były drobne te problemy, jak widać w ogóle mamy Berika, który jest bardzo wysoko, jeśli chodzi o jego rangę. Oczywiście żartami, no nie chcę go hejtować, tak, ale no, boję się o jego poziom troszeczkę, że no nie da rady, a akurat chciałbym w końcu zacząć wygrywać i w końcu dojść do tej platyny znowu, oraz któryś. I wybaczcie, jeżeli jest troszeczkę za mocne światło, tak mi się wydaje przynajmniej, że jest delikatnie mocniej stąd, a dlatego, bo nagrywam to w miarę rano, w sensie przed 12 jest, więc to mi rozumiecie. Znaczy w miarę rano przed 12, świetnie powiedziane. Nie, tak poważnie, to po prostu troszkę jeszcze bije światło, że tak powiem, z zewnątrz, dlatego też jest taki, a nie inny efekt. Mam nadzieję, że jakoś to przeżyjemy. Oczywiście Beric, ostatni, który się musi zalogować, załadować. Nie wiem, co jest w ogóle... Mam taki znaczy... Jest tak dziwny syndrom. Osoba, która ma niską rangę, często loguje się jako ostatnia, w sensie ładuje się. Nie wiem, co ci ludzie mają, że nie potrafią sobie kupić internetu, który ma, nie wiem, na przykład 10-20 megabitów na sekundę. Albo wyłączyć przeglądarki w tle, cokolwiek absolutnie. Bo taki internet powinien, przepraszam, takie łącze powinno być wystarczająco spokojnie dla chyba każdej gry, no niemalże, multiplayer. Tak mi się przynajmniej wydaje, no, może się troszkę mylę, ale na 20 megabitów na sekundę to już jest naprawdę wystarczająco. Jeżeli ktoś chce tylko grać, tak, podkreślmy to. Oczywiście mówię tutaj o łączu symetrycznym najlepiej, tak, bo download też jest ważny, jakby nie spojrzeć. Nie może go być za mało. No, chętnie bym sobie kupił Kauta. O ile w ogóle ktoś weźmie niszczyciela, mam nadzieję, że ta Kafafi, czy też Tyra, jak kto woli, weźmie tego Wreckera. Tak, dokładnie tak się też stało. O Jezus, o już myślałem, chciałem krzyczeć, że Beric już wspaniale zaczyna, bo nic nie kupił, w sensie tak się wydawało. Ale to niepotrzebnie troszeczkę odpaliętą tarczę tak szybko. Mniejsza, już za późno na to, żeby się na tym rozwodzić. Wracamy. Dobra, ja sam ochronił tą minarę, ale udało się zabić. Fuck, jestem martwy. Ja się niczego innego nie spodziewałem. Znaczy, to, że zabiję minarę i obiję Lexę, Genosa, to już mi trochę wystarczyło, ale... No żal, że ten triple poszedł od tego Lexa. Ten Androxus oczywiście poleciał sam i teraz zostanie w dupę ostro pewnie. Cholera jasna, no. Idealnie zablokowała. W sensie, no, no powinienem już się tego spodziewać i spróbować od boku podjechać, no ale troszkę za późno na to. A, cholera. Bez sensu to zrobiłem. W sensie, rzuciłem się tam, myślałem, że trochę więcej osób tutaj oprócz mnie jest. I Series, ale... Wygląda na to, że oni się jeszcze nie poryspili. Nie zwróciłem na to uwagi, przepraszam najmocniej. To był jakby nie spojrzeć mój błąd. On ją zabił? Nie zabił. Teraz to wyciszenie. Miało być wyciszenie. Świetnie, jeszcze zużyta tarcza bez sensu zupełnie. Myślę, że jest tragedia i to wyjątkowo nie przez tego Berica. To się naprawdę nam idzie słabo, uważam. Po prostu myślę, że nasz damage sobie nie robi za bardzo. O, jestem up, dziękuję. To właśnie chciałem powiedzieć, że nasz damage po prostu nie robi wystarczająco dużo damage'a, tak? Moim zdaniem. Androxus przegrywa w ogóle z Lexem na każdym polu praktycznie. On mi się zbugował dźwięk oczywiście w tle. Mam nadzieję, że nie będzie jakiś bardzo irytujący dla was. Wkurzają mi te wiadomości systemowe. Są trochę irytujące po prostu, nawet jeżeli mam D&D włączone. Androxus kill Lex. Come on. Oberg widzę też wziął niszczyciela. Czemu nie ma w ogóle legendarki? Pewnie się nie załadowało, tak? Znaczy nie załadowała, pewnie zakładam, że to jest bug po prostu. Ale zobaczę jego w takim razie talię. 5, 4,
3, 2, 1. Mam być szczery, to ta talia się totalnie. To nie jest talia pod Beryka, absolutnie się takiej talii nie robi. Kurwa. Przepraszam za słownictwo, ale się wkurzyłem teraz na to, co się stało. Trudno nam 40 chociaż zrobić, w sensie zabić tego Torvalda na przykład. Dobrze, w końcu chociaż dwójkę żeśmy załatwili. Odnik. Nie zdążyłem oczyć już teraz tarczy. Nie chciałem w ogóle przejść na punkt, żeby cokolwiek przerwać im tutaj tą walkę. Ale widzę, że oni w ogóle nas... Nie, nie zabili tej Tyry. Chciałem powiedzieć, że naszą dwójkę tutaj wybili. Na szczęście no ta Tyra przeżyła. A nie, nie czuję tutaj po prostu możliwości wygranej w tym meczu. Fuck, nie w tą stronę. Nie zrobię tego, w sensie boję się, że mam nawet wyższy damage niż nie jedna postać tutaj u nas w teamie. To mnie troszkę przeraża. Oczywiście no, takim niezbyt pozytywnym sensie, bo wcale się nie nastawiałem tutaj na bycie damage'em. Okej, udało mi się włączyć tarczę. Tutaj dobrze zrobiła Ceres, pomagając mi. To się bardzo odpowiednio mi może pomogła. Inaczej to powiem. Będzie drogoza. Trafił, nie trafił. Uff, na szczęście. Dobra ucieczka w tym wypadku. Się udała. No, for fuck's sake. Znaczy Inara ładnie gra, w sensie nie jest to nic specjalnego, ale ten sobie przynajmniej stawia mury. Wiecie, jakaś nieładna ścinka mi się trafiła w ogóle. No, dziękuję. Tego mniej. To Inara trzeba powybijać, no bo ona nam tutaj robi syf. Jak wiem, co my tego w ogóle... Przecież tam Beric stał obok. Jak wiem, co oni to przepchnęli. Nie wiem, iPadins mają ogółem jakieś takie, znaczy, nie wiem jak to nazwać, ale są pewne problemy, moim zdaniem, przy payloadach, bo nieraz człowiek stoi zaraz przy payloadzie, a i tak ten payload, jakby to powiedzieć, jest pchany do przodu. W sensie, człowiek, który jest w przeciwnym teamie, tak? Od teamu pchającego. Więc troszeczkę, uważam, że to są po prostu problemy natury, po prostu... No, gdzieś tutaj wchodzi w skrypcie, Jezus Maria, te statystyki. Jestem przerażony, bo zobaczcie. Zrobiłem, no niemalże najwięcej damage'a w całym meczu, będąc kuźwa Rukusem. Mając ochrony więcej niż ktokolwiek inny. No szok, no. Zobaczcie, znaczy no dobra, Ceres to Ceres, okej, ona robiła rzeczywiście leczenie. Ale no, Tyra, Androxus, 1-5-3-7 przy takim damage'u, to jest żałość po prostu, no. Beric też 9k damage, Jezus Maria. Panie, idź pan. A, no tragicznie, no. Nie mogę inaczej tego skomentować, 11 punktów na minus, niestety. Cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Krótki, szybki mecz. A, jeszcze chciałbym wam jedną rzecz pokazać, a propos bugów, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Znowu są pewne bugi związane tym razem z misjami dziennymi, jak wiecie, odnowiłem sobie misję. I uwaga, co się stało. Co się stało? Naprawdę zgromadziłem jednego golda po tym meczu? Nie, no super. Super, wspaniale. Dobra, ja się z wami żegnam, do zobaczenia i na razie.